spotkanie było o edukacji poniekąd wszyscy się znamy, bo każdy z nas ją przeszedł. Natomiast często popełniamy w moim odczuciu taki błąd, że doświadczenia swoje sprzed 10, 20, 30, 40 lat przekładamy na współczesne problemy polskiej edukacji. A ta edukacja dzisiaj ma inne problemy niż kiedyś. Ma problem umasowienia, próby standaryzacji, odbierania nauczycielom autonomii i poczucia, że są w szkole u siebie. My, nauczyciele, mamy być w szkole nieustannie w gościach u naszych władz oświatowych, które mogą z nami, moim zdaniem, już za dużo. O tym mówiłem i nieskromnie powiem, że chyba sporą część sali przekonałem. Sądzę, że kawiarnia naukowa jest jednym z najlepszych pomysłów, na które się napotkałem. Jakoś niezbyt często ludzie mogą się zrzeszyć i słuchać ciekawych wykładów, później komentować, pytać się rozmówcy i dowiadywać się tego, co ich interesuje. Nasze życiowe doświadczenie moim zdaniem pokazuje, że ważne jest to, aby ludzie młodzi, a później jeszcze trochę mniej młodzi i potem znowu młodzi, ale w taki już dojrzały sposób, byli po prostu fajnymi ludźmi, którzy się potrafią pozbierać, które jak dostaną połowy od życia, no to na chwilę się rozpadają, bo wciąż był mocny, a potem się powolutku zbierają, jak bohaterowie wysłuchem, i idą dalej, nie? I jak mogę komuś pomóc i nie jest ta pomoc tak kosztowna, że powoduje, że jest niemożliwa, to jest możliwe, no to zaciskają zęby i pomagają, nie? I że jakoś wokół niej się kręcą tacy ludzie jakoś, którzy też pomogą. I że to wtedy można powiedzieć, człowiek na prawie jest nadzieja na to, że jego życie będzie szczęśliwe. Jak się wokół kogoś kręcą ludzie wartościowi, to prawdopodobnie też jest wartościowe, jak nie mogą dać. Racja, bardzo ważne, ale daje szczęście dopiero wtedy, kiedy jest powiązane z innymi cechami, które dzisiejsza szkoła i chodzą się, nie czuję, że musi wyrazić. I poczułam może, gdyby rodzice tak czuli, ale rodzice są zupełnie zapisywani na punkcie tego, że moje dziecko miało 3 punkty więcej od Roberta i wtedy będzie naprawdę fajna. I tego dziecko się bardzo. To jest strasznie fajne, że ludziom chce się jeszcze przyjść i posłuchać kogoś na żywo i zadać mu pytania, jeszcze na dodatek wysłuchać jego odpowiedzi. To jest wszystko razem składa się na pewnego rodzaju cudowne doświadczenie, zanikające w Polsce, nie zanikające tutaj. Środowisko młodych ludzi i stąd jeżdżą przemienia się środowisko ludzi, którzy wiedzą, o której godzinie mają być w której klasie. Nie ma takich szkół prawie w ogóle na świecie, w których ludzie tego nie wiedzą. Mogą nie wiedzieć, czy Polska jest w Rosji, czy jednak w Niemczech, ale na pewno wiedzą, że o 11.30 muszą znaleźć się w sali numer 6. I wiecie, co znajduje się. To się nazywa często sukcesem szkoły. Ja widzę przerażający sukces szkoły. I jak słyszę, że szkoły, to już jest koniec, bo szkoły koszarują ludzi, a kto dzisiaj potrzebuje skoszarowanych pracowników? Gdzie są te wielkie fabryki, gdzie są potrzebni nam absolwenci takich szkół, prawda? Są przedsiębiorstwa, które mówią, bądź kreatywny, indywidualny, czekamy na to, co wniesie do przedsiębiorstwa, nie to, nie to, co powiedziesz, nie to, co skopiujesz z twoją wartością, tylko to, co nam dodasz. No to co on z tej szkoły może wyjść, prawda? Jak to? Zawsze uczyłem się do pływu wody. Z prawej strony ma trójka, a z prawej, z lewej piątka, prawda? No to to jest, ja tylko tyle potrafię. Nie wiem, co to jest odra. To nieważne, jaki jest temat danej lekcji. Ważne, aby jakoś ciekawie to przedstawić, a w dzisiejszych czasach uważam, jako uczeń gimnazjum, że bardzo rzadkie jest to, aby ktoś dobrze prowadził lekcje z zaciekawieniem, aby nawet osoby, które nie znają się kompletnie na temacie, chcieli uważać i słuchali go. Dzisiaj, kiedy jest tyle łączy internetowych i sposobów, moim zdaniem, para komunikacji ludzi za pomocą łączy, a nie za pomocą przyjścia gdzieś, to jest rzeczywiście niezwykłym eksperymentem, żeby próbować tworzyć coś, co ma w nazwie dwa słowa oznaczające przeszłość. Kawiarnia, nauka. A jak się połączy przeszłość, kawiarnia, przeszłość, nauka, to wychodzi moim zdaniem przyszłość. Bo kawiarnia naukowa oznacza miejsce, w którym chcemy rozmawiać o sprawach ciekawych i ważnych, a nie błahych.